Asmio, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, Hunter, witam was w Ethereum. Nie wiem, czy to odcinek nowej serii, bo nie wiem, czy z tej gry będę robił serię jako taką. Raczej wątpię, raczej jakieś parę odcinków, myślę, z tego nagram. Co to jest? To jest RTS. Chciałem to nagrać, nie wiem, jak to się przyjmie. Zobaczymy. Zrobiłem testy dźwiękowe i tak, więc wszystko powinno być na dobrym poziomie. Gra jest ogólnie, zasuwa mi cały czas na nagrywaniu w 60 FPS-ach. Jest dość stara. I teraz tak, od razu ja tutaj może zacznę już robić i powiem tak. Nie zdziwcie się, jeśli podczas, na przykład gdy wygram, znaczy już wygram albo nie wiem, przegram czy coś, chociaż wątpię, żebym przegrał, może się uciąć nagranie, bo gra często wywala. Gra często wywala do Windowsa. Nie wiem z jakiego powodu, po prostu. I po prostu nie wiem. I po prostu mogę się, wiecie, nie pożegnać, nie? I tak. Zrobimy tak, że właśnie pokażę wam najpierw potyczkę, jak coś się z tym je. Mógłbym nagrać też samouczek, żebyście bardziej zrozumieli trochę grę. Ogólnie w skrócie są trzy rasy, które idą po tytułowy surowiec Ethereum, który jest najlepszym surowcem, znaczy najlepszym źródłem energii we wszechświecie. Tak, to jest tak w skrócie. Są trzy rasy, są Intar, jest konsorcjum i jest Imperium Wektydów. Ogólnie gdzie istnieje kampania, taka jakby kampania w sumie, na której jest 6 planet i są oczywiście planety macierzyste. I w sumie to wygląda tak, to jest macierzysta planeta Intaru, to Imperium Wektydów, a to jest ojczysta planeta konsorcjum. Te trzy planety są do przejęcia w kampanii. Kampania jest ogólnie turowa, ale ogólnie non-stop się walczy na mapach bitewnych w formie RTS-u. Ja ogólnie wymyśliłem sobie tak, bo to jest planeta ojczysta Wektydów, to zrobimy dwóch przeciwników Imperium Wektydów, bo gramy na mapie 2 versus 2, a nie 1v1. Jak będziecie chcieli, to możecie, nie wiem, napisać, czy jakoś się ze mną zresztą skontaktować, bo dużo oglądaczy to są moi znajomi i oni mają do mnie kontakt, zresztą wszędzie prawie i tak dalej. Więc tak, na mapach istnieją też również, jest jakiś efekt pogodowy, czyli tu mamy huragan, który niszczy ogólnie jednostki latające i tak dalej. A i mamy też jakieś frakcje, czyli na przykład, nie wiem, jakaś tam neutralna frakcja, którą możemy wesprzeć i ona wtedy nam daje jednostki, non-stop respi. Albo na przykład przeciwnicy mogą ją wykorzystać do niecłych celów, zabicia nas na przykład. No. I mój scenariusz ogólnie walki wygląda tak, że Intar i konsorcjum połączyły się i chcą rozjebać główną planetę Wektydów. Dalej w sumie, no, opowiem w grze. Tu jeszcze mogę pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Tak wyglądają Intar. Tak wygląda mniej więcej konsorsjum. A tak wyglądają Wektydzi. No. Ogólnie zacznijmy sobie już od razu. O, zajebiście. Gdzie, jak widzicie, mamy bazy. Bazy. W trybie 2x2 mamy dwa rodzaje baz. Jest baza pałac i baza normalna, czyli centrum kontroli. Tu ogólnie mamy jednostki chodzące po ziemi. Naszym głównym zadaniem jest oczywiście zniszczyć bazę przeciwnika, czyli albo pałac, albo to. O, albo możemy też zniszczyć flotę przeciwnika poprzez
poprzez zbudowanie specjalnych dział orbitalnych. Aha, tu już są ci. Trochę lipa. No i w skrócie, tu mamy budynki, które możemy ulepszać, ja już tu od razu poulepszam. Tu. Jak widzicie, mamy różne kategorie. Są. Jest piechota, są pojazdy, jest lotnictwo i są kolosy wojenne oraz działka, czyli moje ulubione. Ogólnie, że zdobywanie terenu wygląda tak, że wybierzemy takich sobie budowniczych tutaj. Oni mają dość słabe staty, ale nie najsłabsze w grze. I zajmujemy monolity. Te właśnie takie. Tu już mój sojusznik AI-son już się napierdziela. A ja tu, pozwólcie, że ja tu się bardziej okopię. W tym miejscu. Ogólnie Intar... znaczy, jak będzie wyglądała w sumie rozgrywka? Intarem będzie wyglądała tak, że my mamy specjalne umiejętności przyspieszania pogody. Mamy też, tutaj są w ogóle te perki nasze. Tutaj są trzy imperialne perki i trzy zwykłe, czyli tu mamy nalot, tu mamy taki coś, żeby nasza jednostka się wycofała jakby. Tu mamy przyspieszenie marszu. Przyspieszenie marszu, to jest już imperia, znaczy wiecie, z imperium. Ja tu sobie porobię czołgi. Ogólnie w tych strefach tylko taki strefa możemy respić jednostki. Je można oczywiście zbudować przez ulepszenie jakiegoś budynku. Tu myślę, że zwiększymy sobie to, bo nie mam za dużo miejsca. Nie wiem, co z tym zrobić. Myślę, żeby to chyba zniszczyć, wiecie. Tu ogólnie to jest, to są właśnie, to są te jakby paski tych neutralnych frakcji. Jeżeli możemy zbudować, na przykład możemy zbudować taki budynek, czyli ośrodek technologiczny, który polepsza nasz poziom technologiczny o jeden stopień wyżej, a poziom technologiczny dodaje nam dostęp do bardziej zaawansowanych jednostek. No to wiecie, to możemy zrobić taki budynek i na przykład go przemienić na to, co nam daje po jeden punkt na tam jakiś czas, żeby zdobyć tych gości. Jak ich zdobędziemy, to oni nam, jak już mówiłem, będą robić po prostu jednostki. Tutaj faktycznie, kurde, się napierdziela ostro. Ja będę szedł mniej więcej w zdobywanie tych. To jest specjalna jednostka frakcji. Specjalna jednostka frakcji. Ona jest tak zrobiona, że ona nie potrzebuje tego, by go tu gdzieś zrzucić. Lecz właśnie ona potrzebuje. Nic nie potrzebuje, po prostu można ją zrzucić tak z kapsuły, co jest fajne. Ja tu ogólnie zrobię od razu działo orbitalne, żeby od razu flota przeciwnika dostawała gongi. I tak, co ja tu chcę, jaką jednostkę chciał tu zrobić? Pojazdy oblężnicze raczej nie, myślę w lekkie łaziki, to jest też specjalna jednostka na frakcji. Ona jest bardzo dobra przeciwko piechocie. Tu tak wiem, że trochę źle robię, że nie przejmuję tego, bo to jest bardzo dobre miejsce, bo tu te bazy dzielą się na... Znaczy, to jest jedno, tak? To jest główna baza, ale te mniejsze bazy dzielą się na dwie, czyli kolonie i posterunki. Posterunek ma tylko jedno miejsce na ulepszenie, kolonia, jak widzicie, ma trzy. W każdym terytorium możemy posadzić trzy wieże. Wektydzi mają perka, że mają plus jedną wieżę, więc oni mogą postawiać cztery. Hurricane Approaching. Także raczej nie myślę, żeby to brać, bo lotnictwo tu może mi po prostu tak se po prostu walnąć i umarnie se.
A na szczęście jedno z gimnazjum netu nic nie robi. Myślę tutaj nad wieżyczką artyleryjską. Nie mogę już? A nie, dobra. Dobra, już wiem czemu, bo Hurricane blokuje stawianie. Czyli na przykład tego nie mogę teraz postawić. No właśnie. Trochę nam źle życie. Teraz tak. A zaawansuję sobie tutaj tych ziomusiów, bo mamy coś takiego, że taki budynek specjalny, ten, że jeżeli jakaś nasza jednostka jest na najwyższym poziomie doświadczenia, doświadczenie zdobywają poprzez po prostu nawalanie przeciwników. Dobra. Tu się wycofam, bo ja potrzebuję jakiejś innej rzeczy. Ja potrzebuję tak. Raczej pójdę w mocne jednostki, a nie w słabe. Snajperzy raczej średnio. Ci są bardzo dobrzy, oni są przekozacy. Robimy sobie tak, to co zrobimy. Spróbujemy przejąć ten teren. Więc jak widzicie, na wyspie jest... odizolowany od reszty. Także nie powinien dostawać jakiegoś dużego pierniczu. Jak już mówiłem, postawimy tu wieżyczkę artyleryjską. Ona będzie tu bardzo dobrze mucić przeciwników, jak oni tu, jak tutaj ten mój AI son. Se widzę, że nie radzi za bardzo. W ogóle gra ma bardzo świetną grafikę i bardzo dobrze chodzi. Tylko te kurde crashe bolą. Bardzo bolą. Tu ogólnie jeszcze mamy cztery. Mamy cztery, bo nie powiedziałem. Mamy cztery. Coordinates logged. Right away. As you command. O nie. Mamy tu cztery. To trochę mi niszczy mój super plan. Tak szczerze powiedziawszy. Mamy tu cztery umiejętności takie. Też. Transport powietrzny, czyli możemy jakąś piechotę po prostu dać na pojazd właśnie jak tutaj zrobiłem. I ją przemieścić gdzieś, czyli zrobić na przykład jakieś desanty ewentualne, czy coś ten deseń. Mamy też wsparcie, czyli jak nam mamy uszkodzoną jednostkę, to po prostu możemy, tutaj macie tak jakby postacie w danej jednostce. Jedną przykład mamy 9, to można wsparciem uleczyć ją po prostu. Zobaczcie tu i tu mamy bardzo dobry przyczółek, bo ja tu postawię wieżyczki przeciwlotnicze, dlatego tu nikt nie będzie mógł nam pójść. Już mamy dość bardzo mocne jednostki dostępne, ale tych jeszcze nie mamy. A tymi raczej będę manewrował. Kluczowo. To jest jeszcze tarcza, która odładowuje się w każdym momencie, tylko jeżeli jednostka zginie, ta tarcza znika. Jeżeli straci całą, tarcza się odnawia, jeśli dostaje damage'a, to wtedy się zatrzymuje odnawianie. Jeżeli jednostka... No, i tak w sumie tyle. I musi zejść tam ileś tam miejsc na tego w tarczy, żeby jednostka dostała ten damage. Oto to weźmy. Musimy tutaj podjechać troszeczkę. Myślę, czy po prostu nie zrobić jakichś pojazdów ciężkich i tyle. Tutaj a właśnie. Poczekajcie. Jeżeli teren nie jest przyległy do naszego terenu,
Musimy zbudować specjalny budynek, czyli zatokę zaopatrzeniową, która po prostu zniweluje jakby debuff, bo jak mamy ten debuff włączony, to po prostu no... Po prostu wszystkie działka nie działają, ani te jakby te, jakbyśmy tej bazy po prostu nie mieli, tak? Jest wyłączona. Tutaj, jak już mówiłem, postawię niewieżyczki, chociaż wieżyczka artyleryjska, jak to działa? Nie. Szkoda. Przeciwlotnicza tutaj, tutaj i tutaj. Teraz tak. Budujemy większą armię, zdecydowanie. Musimy zdobyć to miejsce. Żeby zrobić laboratorium technologiczne i odblokować tą specjalną piechotę. A te umiejętności wymagają, co się różni od tych umiejętności, te wymagają punktów dowodzenia, a te umiejętności wymagają Ethereum, czyli naszej takiej hajsu jakby, czy coś takiego. On tu zrobił kolonię, więc jest źle. A nie mam już rzeczy logistycznych, no to też będzie trzeba zrobić ośrodek logistyczny, bo jak widzicie, tu mam siły. One oznaczają, ile jednostek mogę mieć pod dowództwem w danym momencie. Możemy ulepszać to przez budowanie tego budynku. A to są te laboratoria. Raczej myślę, żebyśmy zniszczyli zaraz jakoś tymi czołgami. Tu przejedźmy. Możemy w ofensywie. To jest. To są ruchy po prostu, jakie mogą być. A ruchy atakujące to wiadomo, że wszystko będą nawalać na swojej drodze. To jest ruch, w którym idą z najwolniejsze. Idą ruchem najwolniejszej jednostki. A to jest ruch po prostu, że najwolniejsze jednostki. A to jeszcze atakują przy tym, jak idą z najwolniejszym ruchem. A to jest po prostu z najwolniejszym ruchem. A to no, jak atakują, tak? Tym się to różni. Tu myślę, że jest problem z tym. Bo mój ziomek dostaje wpiernicz. Duży. Ja tu myślę, że ja go wspomogę nieco. Sprzedam set dwa działka, bo już mi raczej nie będą potrzebne. I postawię tam artylerię. Myślę, że się trochę wycofamy. Nie ma sensu tu tracić wojska. Ja to sobie dam pod skrót klawiszowy. Tą mini armię. I zacznę ulepszać może jednostki, co? Ogólnie lepiej ulepszać jedną jednostkę na wyższy poziom, dlatego że dostaję bonus z tego budynku, który daje, jeżeli oddział jest na najwyższą, na randze najwyższej, dostaje w lepszą odporność, co jest bardzo, bardzo dobre. To myślę, że tu się cofniemy. Bardzo się cofniemy. Nie. Jedno za dużo, ten ośrodek logistyczny, jeden to za dużo. Myślę. O, tam stamtąd do mnie strzela! O, w dupkę. To jest trochę źle. Zróbmy tu trochę ciężkich wieżyczek. To są najmocniejsze, proste mówiąc, znaczy najmocniejsze, no artyleryjska też jest dobra na przykład, nie? Wieżyczka. Ja tu tak postawię. Kurde, ale ona się długo robi. Szczerze? Nigdy jej nie robiłem, ale... też aż taki dobry nie jestem w tę grę, to trzeba przyznać. Okej.
Wiesz, ogólnie kolosy to są najmocniejsze jednostki w grze, tak w skrócie. Mogę mu dać tarczę? Mogę. Najgorsze jest to, że ten mój bot dostaje pierdź. Po prostu. Ja mu tu zaraz pomogę, myślę. Ja jeszcze mam pewien pomysł. Ogólnie teleportacja fajnie, nie? Ale na przykład... No, jak widzicie, to niszczy w ogóle. W ogóle łaziki to są. Czyli tu są rodzaje jakby kontr, tak? Tak. Jednostki kontrują same siebie. A, dobra, wiem. Ogólnie jak mamy kolosa na najwyższym, to tak trochę goście mają przewalone. Tak lekko mówiąc. Nasze piechoty proteriańskie. Tutaj tych, wspomóżcie tych naszych, bo oni tu dostają taki wpiernicz. Teraz tak, jeżeli jednostka jest w krzaku i ma taki znaczek, to znaczy, że jest niewykryta. Więc tutaj, jak widzicie, no po prostu moi se strzelają do tych działek na luziku. Ja tu myślę, że się trochę cofniemy. Tu w tym miejsce. Raz tak, zbudujemy dwie wieżyczki. Jedną tą artyleryjską wieżyczkę. O Jezu. Dupa. Użyłem, ale w sumie mamy dość wygraną w kieszeni. Tylko poczekajcie. Muszę zrobić teraz tak. To muszę sprzedać. Najbardziej. Przydałaby się ta kolonia, kurde. Myślę, że jak zbuduję ten budynek, który chcę już zbudować. Pierwsze tak. Ja tu widzę, że to się trochę mija z celem. Te moje wieżyczki artyleryjskie. Ty hopie, spokojnie tam trochę. Ogólnie w obronie to z nami wygrywają. Nie ma co tu ukrywać. Ulepszmy, bo oni tu są dość słabi. Teraz tak.
O nie, nas widzą. Tak, potrzebowalibyśmy tutaj lecznika. Czemu to tu stoi, to ja nie wiem. Musimy dać temu tarczę, a to pojedzie w tamtą stronę. O, i tu mamy już tarczę dla budynków nawet, więc... Więc czemu tu nie ma wieżyczki? To ja nie wiem. Ale tu w skrócie będziemy się na razie kampić. Jeszcze z lecznikiem to już w ogóle. Tu z tej strony pojedziemy kolosem. Kolosem wspomóc sojusznika. I może żeby tego, żebyśmy jeszcze nie kończyli, bo potrzebuję w sumie czegoś innego niż tonę tych wieżyczek, bo już chyba widać, że oni dostają dość duży wpiernicz, ci przeciwnicy. To teraz tak, tu dam se ośrodek logistyczny do zwiększenia ilości moich wojsk. Tu jeszcze bym poczekał chyba, wiecie, z jechaniem tam, jak tam tu ten kolos. O kurde, ten kolos to nie za bardzo tu widzę. A to średnio. Faktycznie to średnio. To ja tu mam pewien bardzo dobry pomysł. Po prostu zaatakujemy. Co on tam ma w większości pojazdy, co jest antypojazdowe? Co tu ma oblężenie? No jak kurde wektydzi się okopią, to lipa jest w dużej mierze. Jedynka tam atakuje. Ja mam tu inny pomysł niż tam iście do bazy wroga. Mam pomysł taki, żeby odciąć tą kolonię. Dobrze. Ej. Tu wjeżdżamy. Już zniszczyliśmy ten ich ten posterunek, więc oni to już mają odcięte, idą teraz na pomoc od tej strony, a my wjeżdżamy im w plecy, znaczy w sumie z frontu, z pleców też im wjeżdżamy. Czy ten manewr nam może grę wygrać? Nie, to... Nie, w sumie to dam temu mojemu sojusznikowi. No i dowalmy jeszcze trochę naszych piechoty proteriańskiej. Okej. Coś tutaj, my mamy coś, co jest antylotnicze.
Chyba nie. To są latające fortece. Kurde. To jest najlepszy oddział wektydów. Nie wiem, że oni mają takie latające. Na razie po prostu muszę to dość tak trochę mieć to gdzieś, że oni tu mają latające, bo oni już dostają tu wpiernić od gości z rakietami. To jest specjalny oddział w ogóle. O! Jak superancko. To jest teraz huragan. Czyli dlatego pamiętałem, żeby nie robić latających wojsk. Czekajcie, no to Control 1 wszyscy. I raczej myślę, że idziemy już po pałac wektydów, który jest w tym miejscu. Jak widzicie, ta to jest normalna baza, którą jest w kampanii. Najczęściej to jest głównie w stolicy. To jest właśnie pałac. Ja jestem zadowolony, że ja mam pałac, a nie ten gościu. Chociaż on ma też bardzo ładny pałac. To jest jego baza normalna, czyli centrum, nie? Kontroli. No i w sumie tyle. I tak to było. Się grało. Nie wiem jeszcze przez co wygram, bo tak czy siak wygrana jest moja, to już nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Tu ma dwa jeszcze oci. Dobra. Tu się jeszcze ma tu dwójkę. Świadczenia? Nie, ale to dam wam w takim razie. Wyjedźcie i niszcie wszystko po drodze. Ten tutaj ogarnął? Ogarnął. Mniej więcej ogarnął. Dobra. W sumie jak nie mam co robić z pieniędzmi, to nie wiem. Tam działka czy coś. Też warto robić działka przeciwlotnicze, bo AI-e mają bardzo często taktykę taką, że chcą nam zrobić desant. No dobra, już nasi tutaj widzę niszczą pałac. Pałac jest wytrzymalszy niż to. Dwa razy mocniej. Dwa razy? Dwa razy. Nie, chwila. Nie. Nie dwa razy. Co ja gadam? Było 3500. No, dwa razy minus 1000, tak? Tu, jak widzicie, te tarcze są bardzo opeckie i ogólnie mamy bardzo dobre wojsko, no i zniszczyliśmy przeciwników przy tym. Och, nie wywaliło. Jakże. No, jak widzicie, stworzyłem najmniej oddziałów. Nie dziwię się, że stworzyłem najmniej oddziałów, bo ja najczęściej właśnie tworzę mało oddziałów, ale to są bardzo mocne oddziały. Jakoś taktyka robienia krapu. Non stop, krap, tylko żeby spamić tym krapem, to jakoś mi się nie podoba. Zebrane Ethereum to tak trochę mało, znaczy ta baza wypadowa na wyspie była bardzo dobra i owocna, że tak szybko ją zrobiłem. Oddziały stracone, no tam kolos w tym był, co ja jeszcze straciłem.
tych pretorian zabić, no to nie, już nie pamiętam, kogo wszystkich zabiłem, czy kogo zabijałem. Wektytów nie, ale ten, ale jakie oddziały, no ogólnie mój ziomek dość słabo roboty zrobił, znaczy nie był najgorszy, to był najgorszy AI, bo zrobił dużo, fajnie, że zrobił dużo, mało Ethereum zdobył, oddziałów tonę stracił, a zabił 10. Więc no. No to co? To była potyczka w Ethereum. No, jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapę w górę i do zobaczenia. Bye bye.